Tegoroczne radomskie Dni Godności rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej odprawionej w kościele świętego Jana i barwnego korowodu prowadzonego przez młodzieżową orkiestrę Dentą Grandioso, który przeszedł ulicami miasta na plac Coraziego przed Urząd Miejski. Tam odbył się festyn, w którego programie znalazły się występy artystyczne, kiermasz prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne, a także pokaz mody. Wiceprezydent Jerzy Zawodnik przekazał przedstawicielom osób niepełnosprawnych klucz do miasta. Radomskie Dni Godności to przede wszystkim walka ze stereotypami dotyczącymi osób niepełnosprawnych. To jest taki symbol tak naprawdę po to, żeby wszyscy mogli zobaczyć, że właśnie niepełnosprawni i pełnosprawni mogą wspólnie bawić się, świętować. Drugiego dnia obchodów odbył się drugi Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Tacy Sami, na którym zaprezentowali się podopieczni z 17 placówek z województwa mazowieckiego. Trzeci ostatni dzień Radomskich Dni Godności upłynął pod znakiem sportu i zabawy. Na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się integracyjny festyn sportowo-rekreacyjny. Publiczne przedszkole nr 19 po raz pierwszy zorganizowało paraolimpiadę dla przedszkolaków. W wydarzeniu udział wzięło 8 pięcioosobowych drużyn z radomskich placówek integracyjnych. Dzieci zmierzyły się w 5 konkurencjach sprawnościowych, m.in. slalomie, przeciąganiu na ławeczce czy układaniu wieży z pudełek. Integrację społeczności dzieci zdrowych z dziećmi z niepełnosprawnością, jak również rozwijanie sprawności motorycznych, ruchowych wśród sześciolatków, tak? Bo to są głównie dzieci w tym wieku. 16. Radomskie Dni Godności zakończył 10. piknik organizacji pozarządowych. W tym roku imprezy po raz pierwszy zostały połączone. Radom, myślę, ma się czym szczycić, jeżeli chodzi o ten trzeci sektor, a już też warto powiedzieć, że wśród tych wszystkich organizacji znacząca część tych, w mojej ocenie, najbardziej aktywnych, to też są organizacje, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizatorem Radomskich Dni Godności jest Radomskie Forum Integracyjne.